18 marca ruszyła akcja Tandem przy współpracy naszej fundacji ŻAK z Studentwerkhalle, polegająca na wymianie kucharzy. Jeżeli macie ochotę spróbować specjałów kuchni niemieckiej, to serdecznie zapraszamy. Akcja potrwa do 20 marca. Efektem współpracy jest właśnie to, co dzieje się dzisiaj tutaj w Kuchni Smaków. Akcja Tandem już po raz drugi. Pierwszą akcję mieliśmy w 2008 roku i również kucharze z Halle przyjechali do nas, żeby gotować właśnie potrawy niemieckie. Podobnie jak i my wyjechaliśmy wtedy do Halle i również nasi kucharze mieli przyjemność gotować właśnie na stołówce w Halle. Pierwsza akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w stronie polskiej. W Niemczech, gdy byliśmy, widzieliśmy duże zainteresowanie ze strony niemieckiej. Dwa lata temu podczas takiej akcji niemieccy studenci wręcz szturmowali stołówkę, gdy gotowali polscy kucharze, i za dwa tygodnie, gdy będzie taka rewizyta polskich kucharzy w Halle, liczą, że również będzie się cieszyła takim wielkim zainteresowaniem. Wir haben heute für unsere Studenten ein schönes Barschfilet vorbereitet mit einem Salat. Zupa jest cebulowa, na drugie danie mamy dorsza z masełkiem ziołowym, do tego sałatka z kapusty pekińskiej z marchewką i ziemniaczki. Gastronomia to za mało. Uważam, że mamy Akademickie Centrum Kultury. Mamy studentów i spróbujmy ich wciągnąć w to wymianę kulturalną, tym bardziej, że umówmy się, że mamy pewien sposób w tym terenie, w tym miejscu, kawałek wspólnej historii. I musimy o tym zacząć mówić. Mało, powrót do tych rzeczy tradycyjnych, regionalnych, zarówno pod względem, bym powiedział, żywieniowych, jak również ze względu na poszanowanie pewnej kultury, dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego, powinien obfitować wspólnymi projektami, w które będziemy włączali studentów, bo uważam, że to wy jako młodzi macie aktualną mapę świata. Jeżeli macie ochotę spróbować jeszcze innych specjałów kuchni niemieckiej, zapraszamy Was. Akcja trwa od 18 do 20 marca tutaj w Kuźni Smaków na terenie Kortowa.